dzień dobry, Stalowa Wola. Chcielibyście, żeby ktoś przeleciał dronem przez wasze mieszkanie? Wydaje mi się, że nie bardzo, więc zrobimy to w ten sposób, że pojadę sobie do budowanego nowego osiedla ogrodowego i tam przelecimy sobie przez mieszkanie, które jeszcze nie powstało i czeka na swoich nowych lokatorów. To osiedle to społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Znajduje się niedaleko osiedla Sochy i będzie nazywać się Osiedle Ogrodowe. Pojedziemy sobie tam. Czeka na mnie tam pani Renata, która jest prezesem i wszystko nam opowie. Mam nadzieję, że wejdziemy na budowę. No to jedziemy! O, dzień dobry pani Renato. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Witam Rafał. Na osiedlu ogrodowym, na budowie osiedla. To co, przyjdziemy sobie po budowie, a potem sobie jeszcze spróbujemy polatać. Jasne, zapraszam serdecznie na budowę. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wejść do środka. Dobra, wchodzimy. Ja tu obserwuję często. No. Czasami tu podlecę. Okej. Okay. Zresztą widzicie zdjęcia, nie? Tak, tak. No to zapraszamy do środka. To są te stemple, o których ja mówiłem, że to przeszkadza. A, tu są takie stemple, czyli takie podparcia sufitu. Główne wejście do budynku będzie tutaj. Tu będziemy mieć przeszklenie. Wychodzimy w wiatrołap i tu mamy miejsce na windę. A, i tutaj będzie winda. Tak. I to jest trzy kondygnacje, tak? To jest, cztery kondygnacje. W sumie pięć, bo parter? Jest. Minus jeden i cztery piętro nadziemne. Czyli... Aha, czterypiętrowy tak jakby był. Tak, czterokondygnacyjny. Nice. Tu mamy już pięknie wymurowane częściowo ścianki. A to są, to tak jakbym wchodził do mieszkania? Dokładnie tak, to jest mieszkanie dwupokojowe. 35 metrów. Czyli mamy salon z częścią kuchenną, sypialnię i łazienkę. Czy już widać takie... No dobra, no właśnie już widać, tak już coś, tutaj już bardzo to rośnie. W sensie tak już... namacalnie już jest. Tak, już jest namacalnie, już to widać, bo jak są tak otwarte przestrzenie, to tego nie da się tak zobaczyć. A teraz tylko wyszpachlować, położyć posadzki i już zacznie się to wszystko pojawiać w oczach, nie? Tu jest mieszkanie trzypokojowe, czyli mamy tutaj salon, dwie sypialnie i łazienkę. To już jest takie konkretne. I to jest największe? 85 metrów mamy największe mieszkanie, pięciopokojowe. 85 metrów, a najmniejsze? 28 metrów kawalerka. No i balkony, tutaj jest blisko 15 metrów kwadratowych balkonów, więc... O, taki balkon? Naprawdę jest tak. To taka lodża jest już taka konkretnie bardzo... Konkretnie i ona jeszcze tam zawija, więc jest miejsce na stolik, na jakąś kanapę wypoczynkową i na suszarkę. Bardzo dużo, tu jest przynajmniej trzy kroki takie dobre. No, one są dużo szersze niż w zwykłych tych lodżach, więc po tym COVID-zie nie chcieliśmy ograniczać tej przestrzeni, bo wydaje nam się ona bardzo ważna dla każdego mieszkańca, żeby komfortowo. Na balkonach płytki, także jest w pełni wykończony. Tak, tak, bo wy oddajecie mieszkania już tak tylko pod mebel, żeby wejść czyli sobie. Wykończone, czyli ten balkon jest jeszcze aż dotąd. A i tak sobie zachodzi. Tak. I tak wszyscy mają? I wszyscy tak mają, w tych mieszkaniach wszyscy mają. Jakie balkony. Także naprawdę bardzo komfortowo. No. I przejdziemy sobie, w tej klatce mamy trzy mieszkania. Aha, bo my teraz jesteśmy, w tym momencie jesteśmy na klatce, tutaj będzie winda. Tak. Tu będzie jedno wejście do mieszkania, drugie i trzecie. I trzecie, tak. Aha, no dobra. I to jest tak, tam to jest, pani mówiła, ze 30 metrów, to jest 60 i tu jest jeszcze... I to ma też około 60, z tym, że to jest takie dwuprzestrzałowe, czyli mamy na jedną stronę, na drugą. Tam mieliśmy narożne mieszkanie. Aha, bo tam był tylko róg, a tutaj będzie tak jakby na to patio widok. Czyli widok i na wejście do bloku, miejsca parkingowe, chodniki i na drugą stronę na część tą taką placę zabaw rekreacyjną. Super. I to jest pierwszy blok, tak? Pierwszy od drogi. To jest drugi, to jest następny i jeszcze następny tam za żurawiem. Fajnie. I tutaj co będzie? O tutaj? Tu będzie wejście do budynku, czyli ulica wjazdowa, miejsca parkingowe i kawałek zieleni. Oddzielający jeden blok od drugi. Tak na wizualizacjach mamy. I to jest osiedle ogrodowe, te trzy bloki? Osiem w sumie bloków. Na razie zaczęliśmy trzy bloki. Kolejne będziemy realizować niebawem, kolejnych pięć budynków.
W sumie 224 mieszkania w 8 budynkach. W osiedlu samym ogrodowym? Tak. Osiedle ogrodowe to 8 budynków. 8 nawet. To nie mam, myślałem, że 8 to tylko te 3, a tu jeszcze jest 8. Jeszcze 5 będzie gdzieś tu w pobliżu, tak? Tak. One są zróżnicowane, żeby to osiedle było takie ciekawe, czyli mamy budynki trzyklatkowe, te, które realizujemy, a w kolejnym etapie mamy budynki jednoklatkowe, dwuklatkowe i też taki łamany trzyklatkowy. Super. No tak, to... aby wchodząc na osiedle można było łatwo znaleźć, żeby to nie wszystko było monotonne. No, zależało nam na takiej ciekawej architekturze. Te trzy są skopiowane tak jakby? Tak, te trzy są jednakowe. Jedne za drugim są takie same. Te kolejne będą po prostu inaczej... usytuowane, inaczej, po prostu jednoklatkowe i dwuklatkowe, żeby tworzyć taką całą zabudowę różnorodną. Rozumiem. To też w każdym budynku jest inne metraże. Czyli tu mamy metraże 35, 61, 70, 80, tam będziemy już mieć 28, 42, 44, aha, 55. Czyli zaczęliście od budowy tych większych. I najbliżej miasta, trzeba powiedzieć. Najbliżej miasta, wszystkie media z tamtej strony są ciągnięte, więc też zależało nam na uzbrojeniu tego terenu z tej strony. Czy możemy przejść do drugiej klatki, panie Tomku? Tak, a możemy sobie na górę nawet wejść. A, chodźmy no to na górę. Chodźmy na górę. Dobrze, no. Właśnie. No właśnie, tu są czyste, czyli tak wygląda, bez ścian, tak wygląda to mieszkanie 61 metrów bez ścian. No, no. To jest takie samo jak to na dole będzie. Tak, dokładnie tak. Ale ten podział, taki jak są te ścianki niżej, też jest fajnie, bo można przelecieć tym dronem nad tymi ściankami, nie? No wszędzie, tak no. Jest, no. 30-40 centymetrów. No powierzchnia całkiem spora, tak trzeba sporo, powiedzieć. Sporo, no. Na mieszkanie. No i okna duże są. Duże, przestronne, doświetlone, naprawdę... jak wejdziemy na samą górę. Zresztą widok też jest bardzo fajny, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Miejsca parkingowe przed tym blokiem, razem z altankami, z placem zabaw, także tutaj mamy taki teren i rekreacyjny, i odsunęliśmy się od ulicy, żeby tutaj była stacja transformatorowa już postawiona przez rejon, także prąd na budowie jest. To jest najwyższe piętro? To jest, to jest drugie. Najwyższe przynajmniej w tej chwili. Tak, tej... tak. A i teraz to też jest klatka, tak? I tutaj jest taki sam układ. Jest dwa, trzy mieszkanka plus winda. Nie ma jeszcze stropu wylanego, więc... Szybko to idzie. Wszyscy właśnie chwalą wykonawcę, że szybko to idzie. Tak, pogoda wam sprzyja w budowie. Zresztą ostatnio... Teraz tak, aczkolwiek w zimie też nam nie sprzyja. Rozpoczynaliśmy budowę, przekazaliśmy plac budowy końcem listopada. Tak. Pierwsze betony w połowie grudnia. No to dobra. To idziemy sobie po drona i spróbujemy tutaj zrobić. Spróbujemy tu wlecieć do środka. Dobra. Tutaj już pierwszy strop wylany nad tym. Tam mieliśmy tą kolizję z linią, więc musieliśmy ją skablować, żeby rozpocząć pracę przy ostatnim budynku, co też wpłynęło jakby na kolejność wykonywania budynków. A może kiedyś się jeszcze spotkamy, jak no już zamkniecie pierwszy, a trzeci będzie się już kończył. Tak, tak. Bo to tak idzie, widzę, etapami, że tego sobie robicie najszybciej. Thank you.